Siemanowie, Rajc Your Film Chef. Dzisiaj mamy odcinek, w którym obawiam się bardziej jutrzejszego dnia niż tego, w którym go nagrywam, ponieważ dzisiaj lecimy sobie z ostrym żarciem i zjem najostrzejszy ramen, czyli buldak 3 razy spicy. Tak, dobrze słyszysz, 3 razy spicy. Oprócz tego mam pełną torbę ostrych rzeczy, więc ostrego żarcia dzisiaj będzie mega, mega dużo. Ostrości na tym odcinku na pewno nie zabraknie i to wszystko dzisiaj będzie testowane. Dla osób, które nie są w temacie, to ponad rok temu robiłem sobie taki odcinek, gdzie jadłem wszystkie zupki chińskie, a tak dokładnie to koreańskie, ponieważ buldak to są zupki koreańskie. I na tamten moment najostrzejszą była zupka 2 razy spicy. A teraz uwaga, BUM! 3 razy spicy jest ostrzejsza, musimy to przetestować i ja się z nią zmierzę. To jest challenge, ogólnie on polega na tym, że musisz go zjeść i 2 minuty trzeba było czekać pod tamtym, bez popijania niczego i zobaczyć, czy uda się przetrwać reakcję, czy będzie no reaction. A teraz mamy 3 razy spicy i trzeba czekać 3 minuty po zjedzeniu tej zupki i wtedy zobaczymy, czy będzie no reaction. A myślę, że będzie reakcja. No i właśnie po to się głównie tutaj spotykamy, żeby ta reakcja była, ziomek. W co ja się wpakowałem, nie wiem, na własne życzenie. Kupiłem 2 sztuki tych zupek, więc tradycyjnie zrobimy sobie... Oj, spadła. Tradycyjnie zrobimy sobie tak, że jedna jest dla ciebie. Wystarczy napisać komentarz ostra zupka pod tym filmem i dopisz swojego Instagrama, żeby mógł się z tobą skontaktować. I w ciągu 3 dni od opublikowania tego filmu na moim Instagramie będzie rozwiązanie rozdania, więc oczywiście śledź Insta, ziomek, wbij tam koniecznie i śledź relacje. Po 3 dniach tam musisz być i zobaczyć, czy wygrałeś tą zupkę, bądź wygrałaś. No i oczywiście jesz ją później na własną odpowiedzialność. Ja, człowiek, nie biorę odpowiedzialności, co później będzie. Korzystając z tego, że jesteśmy już w samochodzie i z racji tego, że zbliża się koniec roku i początek nowego roku, New Year, bro, mam dla ciebie krótką informację od partnera dzisiejszego odcinka, czyli Mubi, bo być może potrzebujesz zakupić ubezpieczenie. Na stronie Mubi zrobisz kalkulację ofert i po wpisaniu wszystkich danych swojego pojazdu wybierzesz najkorzystniejszą ofertę dla ciebie, czyli zaoszczędzisz pieniądze. Dodatkowo, korzystając z linku w opisie, dostaniesz 150 zł cashbacku po zakupie. Ubezpieczenie do auta i tak musisz kupić, a lepiej zrobić to tanie i zrobić to z Mubi. Korzystaj z mojego linku od razu, bądź zapisz sobie go na później, kiedy będzie trzeba kupić. Link w opisie, ziomek, a my nie przedłużamy i lecimy z ostrym żarciem. A ja teraz idę do dentysty, więc mam nadzieję, że troszeczkę mnie znieczuli przed tym wszystkim i będę mógł mówić, bo z reguły parę godzin po dentyście jest... Dobra, ja jestem już po ofencie, że mega się dziwnie czuję, muszę rozgimnastykować te usta, bo bym makaron tu wylatywał. Czekam, aż to mi zejdzie. Jemy, ostro jemy. Minęło sporo czasu po dentyście, powiem ci, że mam mega prawą stronę obolałą, więc jeżeli będę taki dzisiaj trochę dziwny, to sorry. Po prostu mam tak nadwrażliwe tutaj teraz, więc nie wiem, czy w sumie na ostrość to jest... O, chyba się wrąbałem. Zły dzień na nagrywanie, ale trudno. Powiedziałem A, powiem teraz B. Patrz to, ziomek jest na odcinku, czyli największy twardziel ostrego, największy szpec. Po tobie widać, że coś jest fajnie ostre. Najgorsze jest to, że wiecie, mi się nie chce nagrywać, my tu więzi. Zmuszam cię do nagrywania filmów, to mrugnij. A teraz ja przedstawię. To jest przygotowane wszystko na odcinek. Mamy Doritosy Flaming Hot, Popcorn Flaming Hot, Cheetos Flaming Hot, tutaj Flaming Hot, wszystko jest Flaming Hot. Mamy oczywiście te zupki 3 razy spicy, tu mamy 2 razy spicy chipsy, jeszcze tego nigdy nie jadę, a wygląda spoko. Chipsy od Hot Chipsa, czyli od tego One Hot Chips to są. Tu jest też Flaming Hot. Poza tym wszystkie chipsy są Flaming Hot. I mamy jeszcze jakąś chamską, koreańską, kolejną ostrą zupkę. W ogóle patrzcie, jaki mam zajebisty, ognisty sweter świąteczny. Jest akcent świąteczny. Tu też są płomienie. Jestem płomieniowym Mikołajem cię. Oceń ten sweter w skali od 1 do 7 i napisz teraz komentarz na przykład 3 na 7, 4 na 7, 7 na 7. Jak podoba ci się? Może ty będziesz Ghost Riderem? Jesteś gościem na odcinku, możesz czuć jak u siebie i wybrać co tylko chcesz. To będzie na końcu, więc oglądaj odcinek do końca, bo na końcu robię sobie wyzwanie. 3 minuty trzeba wytrzymać po zjedzeniu. Szczerze, mam ochotę na te krążki takie. No ja też chciałem spróbować, w ogóle nigdy ich nie testowałem i one wyglądają mega amerykańsko. Patrzcie, to są takie chrupki ostre, eksportowany towar. Makrosy oczywiście chamskie, tutaj się tym nie przejmujemy. Ja mam bardzo niski próg ostrości, może być trochę jest tak, no. Wydaje mi się, że część osób też taki ma niski i może się ze mną tutaj sprawdzić, bo tak jak ja odczuwam, tak pewnie wybiję. Ja ogólnie też nie jestem jakimś mega kozakiem na ostre. Jestem po prostu troszeczkę bardziej niż tradycyjnie podstawowo, ale i tak jest słabo. Zajebisty czerwony kolor tych chrupek, patrzcie. Czerwony kolor chrupek, ognisty. Więc wygląda to fajnie. Krążki. I pikantne są, kit. Są pikantne. Wow, ej, mocno pikantne są. I takie kwaskowate trochę. Mogę powiedzieć, że trochę nawet podobny do... Takisów? No. Ale ostre są. Patrz jak wymięka, ty łzy w oczach jakoś ma. Ja pitole. A ja będę zarapować i coś. Przyszła dzisiaj ciocia Ola do przedszkola. Lil Patty. Jak... Oceniamy tu smak czy nie? Happy Treasure. Ogólnie są smaczne, ale strasznie sucha tektura. No, aż mi zęby brą. No. Ja, ale jak wymiąkłeś z czerwonymi oczami, a ja rapowałam przy tej stronie.
co mówię, ta przyprawa wpada w gardło. Ostrość dałbym tutaj takie 4 na 7, 5 na 7. No. 5 nawet bym powiedział, 5. Hmm? Jak na chrupki takie dostępne? To mega, no. Ja się czaję na albo te i chyba wezmę popcorn. Popcorn? Ja nigdy nie jadam. No właśnie, popcorn. Ostry popcorn, patrzcie to. Cheetosowy, ostry popcorn. Również różowiutki popcorn. Wszystko widzę, Flaming Hot jest takie czerwoniutkie. No chyba nie papryka jest. No ale mi się wydaje, że tutaj jest jakiś barwnik w tym też. Arbuzowy posmak. Ale przypaliło teraz. Ciekawe jest. Dzisiejsze produkty są naprawdę mocne. Wkręca, chętnie bym go jadł. Wszystko ma taki cytrynowo-słodki posmak. Dałbym 4, smakowo jest git. Macie sobie. Spociłeś się. Ja się szybko pocę, no. To są ogólnie Chestersy. Wersja zagraniczna Cheetosów. Jak to ma w zwyczaju Flaming Hot, znowu są czerwoniutkie. Czerwoniutkie, więc ciekawe. Bardzo dobre. Surowe. Zajebiste. Dobre. One smakują jak takie mega podkręcone Cheetosy keczupowe. Smak pycha. Mi się podoba do popcornu. 4 na 7 no, dał, no. Pycha. Tam jest Cheetos, tu jest Chesters, więc to jest jakby podobne. Kolejne chipsy typu Flaming Hot. Ruthless. One kosztowały 27 zł. W ogóle te wszystkie rzeczy są mega drogie, więc tym bardziej zostaw łapkę w górę. Tradycyjnie czerwony chips. Crunch chips. Tak można. Jak się prezentują, Tomek, ty nie możesz. Pycha, dobre są. Ale nie jest ostre. Chyba, że tamte już nas tak przepaliły, że nie robi wrażenia. Ale smakowo, bardzo przyjemne. Ostrość dałbym 2 na 7. No, maksymalnie. Cheetos Twist Flaming Hot. Takie gigaluje. I mega napojeczone. Dobre. Malbone. Ale one przypominają takie typowe Cheetosy, które możesz dostać w sklepie. Ale pikantność taka minimalnie bardziej niż tamte poprzednie. Tak, ale nie w ogóle. Nic? To może ty dzisiaj jesz to? Ty pierwszy się spocił. Gdzie? Nie spociłem się jeszcze. No dobra, to dajemy ile? 2 na 7? 1, 2. Uważaj. Przepraszam ostatnio, że jadłam z otwartą buzią. Ale Peter dał takie cheeseburgery, że były jak podeszwa. I ja, żeby je przeżyć, to musiałam bardzo się napracować. Doritos Flaming Hot. Je kupiliśmy gdzie? W Didzie. Tak. Deals, tak. Deals. Doritosowa tekstura. Czyli takie tortillowe chipsy. Czuć ser. No, czucer. Taka lekka goryczka jest, wlewa się przez tą mąkę kukurydzianą. Trochę jest ostrość. Dałbym 2 na 7, no. Nie wiem, czy bo jestem dzisiaj tak wrażliwy na ostrość, że to jest szok. Pewnie przez ten ząb. Czyli to są chipsy twórców One Hot Chipsa, czyli lime. 2,5 papryczki na 5. Ej, pachną ładnie. Spoko, smak. Bardzo delikatna tekstura. Jak ktoś nie ma zębów, to polecam. Ale czuć tą limonkę i czuć właśnie tą ostrość. Ale taką słodkiego. Ostrość słaba. 1 na 7? No, mnie przyparzyło. He? To my. Szczodu języka. No to damy 2. No to zostały nam ostatnie chipsy i zaraz przechodzimy sobie do zupki. To są dwa razy spicy bulldog chrupki. Uuuu, one wyglądają jak makaroniki. Wyglądają jak malutkie makarony. Uuuu, zasądziało moc. A dobre są. Ostre, są ostre. Po chwili. Po chwili. Ostre są, no. Ale jest ten przyjemny aromat tego sosu. Ja go lubię. To jest taki sojowo-kurczakowy. No, to są ostre. No, są ostre. Yeah. Poczęstuję wszystkich na święta. Czy są najostrzejsze z tych wszystkich chipsów? Chyba są. No. No, bo to już teraz czuję. Ale fajnie. Mocno. Ostre, git. Daj mi te czytosy na przykład. Czytosy? Te, no. Te? No, a, te. Ostre są, no. Ostra sprawa. Tutaj dajmy ile? 6 na 7? No. Dwa razy spicy okazało się, a ostra sprawa. Teraz idę przygotować sobie zupkę 3 razy spicy i tą dla papi. Robimy sobie zupkę, oczywiście musimy zacząć od ugotowania makaronu. Ej, bo lampę rozwalisz. Oficjalne otwarcie 3 razy spicy. Jestem ciekaw, czy po prostu tu jest więcej tego sosu? No tak. Czy on jest po prostu ostrzejszy? Wydaje mi się, że saszetka jest podobna jak tam była. Więc on musi być ostrzejszy. A wstawiamy tutaj wodę na tą zupkę, którą będziesz jadła też i ty. Czyli to. Ona jest do zalania wrzątkiem. Otwórzmy sobie i zobaczmy. Też są sosy, taki i taki. Są dwa sosy. I zalewamy wrzątkiem. I na 4 minuty teraz przykrywamy makaronik. Makaronik ugotowany, teraz bierzemy troszeczkę wody z tego ugotowanego makaronu, bo to nam przyda się do dania. Śmiercionośny sos. Ja pitole, patrzcie. Czy muszę będzie inny? On jest bardziej płynny. Ten krew. Ja pitole, wszystko idzie. I tajemnicze przyprawy jeszcze. One chyba też są ostre. Więc jednak to chyba był inny sos niż tam. On to śmierdzi, już czuję. Mi też już parzy. Ja pitole. Tutaj mamy zupkę, tą drugą.
Tam też było napisane, żeby ten makaron odcedzić i dołożyć właśnie zawartość przypraw. Do końca. Dead sauce. Do końca też. Dziwnie pachnie. I wszystko. Ja pierdolę. Ludzie, boję się tego. Bardzo mocny makaron na czas. 3, 2. Nie, czekaj, chcę spróbować tego też. Nie. A ty tego też może spróbujesz. Ten jest ostry fest. Jak? Pikantny kit. Tak? A bardziej niż to? No. Mogę? Mhm. To jest nie jest pikantny nic. No nie. Wszystkie przyprawy dodałeś? A może wszystkie dodałeś sobie tam? No nie. Trzeba wezmę od dołu z wymieszam. No od dołu też brałam i nic. W ogóle niesmaczna jest. Taka dziwna. I jak coś, to to jest słabe. Słabe w kit. Nie ma w ogóle losu. Ostrości. I smak też. No. Spróbuj se. To nie jest aż takie złe. Dobra, robię to dla was, widzowie. Ale to dwa weź. Weź dwa. Robię to dla was i na się nie skwaszę. Dobra. No dobra, robisz ten. No reaction. No jeden to jest, no ale dobra. Jak? Happy crisis. No jeszcze raz. Jeden jeszcze. No ale opowiedz. No. Ostre czy nie? Wejście smoka. I w porównaniu do tych wszystkich rzeczy, co próbowaliśmy, to jest... Inny poziom. 100 razy mocniejsze. No, dobra. Nie wiem, czy ty powinieneś to jeszcze. Zostaliśmy. You and me. In this soup. Ale oceniasz to ostre w kit jest? 7 na 7? 10 na 7. 10 na 7? Ja pierdolę. Wiesz co, przez to, że teraz to było ostre, to tak mi wypaliło twarz, że to jest ostre. Oficjalnie cała zupka chamska ostra, na dole jest aż takie czarne, patrz. Na dole nie wiem, czy to widać, jest aż takie czarne. Płomienie na rękach i jutro będą płomienie w dupie. I napierdzielamy, patrz, 3 minutki sobie już ustawiłem, zaraz będziemy robić. Jak myślisz, dam radę czy nie? Nie próbujcie tego w domu. Ej, dotknąłem już. Ja pierdzielę, jakie to jest ostre. To jest gorzkie. Inny sos jest, jest gorzki w kit. Jest tak gorzki, że to jest szok. Jakie to jest ostre, ziomek. Pali mnie ryj już. O kurczaki. Ja pierdzielę. O kurde. Ja pierdzielę. Jakie to jest ostre. O kurde. Patty. Wow. Jest ostry fes. Połowa za mną. Serio ostre, ja pierdzielę, nie mam dnia dzisiaj. Dawno nie jadłem nic tak ostrego, serio. O kurde. Dobra. Zjedzone. Teraz 3 minuty czekam. Czemu 3:30 poszło? Dobra, poszło 3:30. Trudno. O kurde. O kurwa. O kurde. To robiłem miniaturę z tym. Już w sumie minęły 3 minuty, bo ustawiłem na 3,5. Powiem ci, że jest grubo. Jest grubo na maksa. Spociłem się na fest. Leci ze mnie pot, patrz. Normalnie bez cięć. Leci pot ze mnie. 6, 4, 3, 2, 1. Ej, dawno tak mnie nie spowierało nic. Nawet ten one hot chips nie zjechał mnie tak jak to. Ojejku.
O fuj, a fuj. Jakie mam czerwone usta. Ty zmylałeś się tego. Peter żygam, weź. Peter nie ratuje. Dobra, mnie tak nie zniszczyło nic. Jak chcesz kolejny ostry odcinek, wiesz co robić, zostaw dobrą aktywność. Jest konkurs, ostra zupka. Trzymaj się i pozdrow.